Cześć, dzień dobry. Dzień dobry. Witamy Was serdecznie w naszym ogrodzie pod koniec czerwca. Ja się nazywam Alicja Grabowska, a to jest moja mama. Lucyna Grabowska. I razem tworzymy dla Was kanał Twój Ogrodnik. Pod tym hasłem znajdziecie nas na Instagramie, na Facebooku, gdzie na co dzień dzielimy się tym, co dzieje się w naszym ogrodzie. A to jest kolejny odcinek Spacerkiem po ogrodzie, w którym pokazujemy, co w danym tygodniu, roku dzieje się właśnie w naszym ogrodzie. I dzisiaj chcemy Wam pokazać, jak wygląda nasz ogród po burzy, po ulewie, ale mamy nadzieję, że nie tylko takie zniszczenia Wam tutaj będziemy pokazywać, ale też parę fajnych rzeczy nam się uda przedstawić, między innymi te piękne hosty, które są właśnie za nami. Co prawda, może czerwcowy ogród kojarzy się z kwiatami, z dużą ich obfitością i to już takie preludium do tego, co się będzie działo na rabatach latem, tych pięknych rabatach melinowych, a my właśnie zaczynamy od miejsca, gdzie nic tak naprawdę nie kwitnie, no ale jest tutaj bardzo ładnie, kolorowo i przede wszystkim bardzo się cieszymy, że nasze hosty nie zostały posieczone po prostu przez ten grat, który padał. Zobaczcie, jakie piękne, duże liście. To znaczy, zasługa jest taka, i twoja, i moja, że te hosty rosły zupełnie gdzie indziej. Te duże, olbrzymie hosty rosły na froncie i czarowały każdego, kto tu wjeżdżał do ogrodu, jakie piękne hosty. Aż przyszedł właśnie parę lat temu grat i słuchajcie, po prostu hosty, właściwie gdybyśmy ścięły liście, bo trzeba było ściąć, były takie olbrzymie dziury. Bo to był grat wielkości dużej czereśni wtedy. I, no i ja stwierdziłam, że te hosty po prostu nie mają nic, żadnego parasola nad sobą. I przez ty mówiłaś, żeby je już zabrać, bo ci się znudziło. Tak, wywalić coś. Wywalić, tak. No, ale słuchaj, tutaj to jest rewelacyjne po prostu miejsce. I tak. Tylko powiedzmy, że tutaj tak naprawdę były krzewy, które stąd trzeba było wykopać. Czyli trzeba było coś zdemolować, żeby zrobić miejsce. To było miejsce nieodpowiednie teraz, na tym etapie naszego ogrodu dla krzewów, czyli dla tawuły wczesnej, prawda? Bo ona była w cieniu. Ona wcześniej była sadzona, kiedy tutaj to wszystko się jeszcze tak nie rozrosło. Kiedy ta wiśnia była malutka, prawda? I ten. I tutaj rosła, pamiętasz, forsycja. Pamiętam i azalia chyba. I to wszystko było w cieniu tak naprawdę, bo te wszystkie rośliny się rozrosły. Czyli i trzeba je było wykopać, usunąć. No i mamusia wymyśliła, że tutaj te hosty, że to był super pomysł. Hosty. Naprawdę. Słuchajcie, bije się w piersi. Zero plewienia, zero. No ale to dzięki temu bluszczowi tutaj. No tak, ale to brałyśmy pod uwagę, że ten bluszcz tutaj jest. Czyli ty uważasz, że to, że tutaj one są pod okapem tych... Nie walił tak po prostu mocno. Wiesz? Rozumiem, tak, rozumiem. Tak. No to zresztą, czy jakaś tam zasługa jest? Dzisiaj w nocy, czyli to nie dzisiaj, tylko tej nocy, która była, tak? Po prostu tutaj padał grat wielkości małego jajka przepiórczego. I hosty nie mają dziur. Czyli to jest najlepszy dowód, że tu one po prostu w jakiś sposób zostały ochronione przez te drzewa. To wszystko. Niestety piwonie już nie zostały oszczędzone w ten sposób i straciły swoje piękne kwiaty. Ja nawet nie zdążyłam się nimi nacieszyć, bo byłam na urlopie przez 2 tygodnie i właśnie chciałam dzisiaj przyjechać, porobić zdjęcia, ściąć trochę piwoni do bukietów, no i trudno, no, trzeba tak będzie jest. Rok poczekać. Także może chodźcie, zobaczymy, co dzieje się dalej, w dalszej części naszego ogrodu. No to Alicja, wiesz co, chodź, pokażę ci, bo nie widziałaś, bo cię nie było. Tam w rogu tego niby ogrodu, co miał być ogród. Niby ogród dalekowschodni.
Rozumiesz, tam kwitnie przecudnie jaśmin, jaśminowiec oczywiście. Nie wiem, jak się albo zapomniałam, jak się nazywa. A tu minęłyśmy pustynniki no i ani słowa, nic. Dobrze, że jakoś, cofnijmy się do nich. Jakoś sobie to... No po prostu... Jezu, chyba mają ze 3 metry. A że ich ten deszcz nie ten grat deszcz nie powalił. A u mnie, mamo, nie wiem, czy widziałaś, ale pustynniki przekwitły, zakwitły i przekwitły w czasie, kiedy nas nie było, czyli w ciągu 2 tygodni. Ja tak długo czekałam. Jak wyjeżdżaliśmy, to były pąki. Tak. A jak wróciliśmy, to on już wyglądał tak. No więc w ciągu 2 tygodni, nie wiem, bardzo sucho tam miał, że tak szybko przekwitł. Bo on rośnie w takim suchym miejscu. To znaczy, pustynnik nie lubi sucho, ale w czasie kwitnienia powinien no być właśnie. Podlany. No nie podlaliście mi pustynniku. Ale myśmy, myśmy tam ja trzymałam chyba z 15 minut, bo tam jeszcze... próbowałaś ratować mi sytuację. Tam, że skwinia jest i tak dalej, to ja tam trzymałam dosyć długo tą, wiesz, lanę. Ale to nie jest podlewanie. No przynajmniej trzeba... tutaj oczy na pasę. Trzeba co najmniej 40 minut lać. Dobra, to idziemy do tego jaśminowca. Chodźmy do tego jaśminowca, bo to jest, wiesz co, to jest widok naprawdę... O rany, już do mnie pierwsze dochodzą z daleka. Impresje. Chyba zapach, Jezu, jak pięknie pachnie. To znaczy, a moim zdaniem on jest przecudny, ale pachnie mniej niż ten najzwyczajniejszy. No mniej na pewno, ale pachnie, on jest po deszczu. On oczywiście czuję, pachnie. No super. Więc, bo ja tam podejdę, wiesz, i wezmę kwiat, żeby z bliska pokazać dlaczego. Bo on ma kwiaty. Czy to wy widzicie, jakie wielkie są te kwiaty? Słuchaj, nietypowe zupełnie, bo one nie są pełne, tylko one są moim zdaniem podwójne. Zobacz, one mają tu w środku. O. Tu mają w środku taki. O, widzisz takie coś, jakby dodatkowe wąskie płatki. I sprawiają wrażenie pełnych, takich półpełnych właściwie. Ale jakie one wielkie. No faktycznie tutaj jest taki michajsterek taki. Tu ma dwa takie. Ale przede wszystkim zobacz, jakie to jest ogromne. Ogromne ma. No to daj powąchać. Naprawdę czujesz to? No czuję bardzo, no co ty? Tak, tak. Bo już się zaniepokoiłam, że ty nie masz węchu. a zakwit też ten słynny, pachnący truskawkami. Też? To ja tego właśnie nie czuję. Jak tam jestem, to nie czuję tam, niestety. Muszę nos do środka wsadzić, a tu było ten, a ja czuję tamten. No może tak jest, że jedni ludzie czują jedne rzeczy, inni inne. Po prostu grat wbił te niektóre gałęzie tam w te świerki, ale naprawdę wczoraj było, one były takie bardziej, wiesz, jakby... Bardziej tak się wdzięczne. Takie puszyste i bardziej takie wystające. Tak. Mhm. Jak już tu jesteśmy, to melduję ci, że pozrealizowałam pomysł, nie wiem, swój czy nasz wspólny, że... Nasz wspólny, że posadziłam tutaj na tej grządce, na tej rabatce liliowce. Docelowo tu będą same liliowce. Super. Ale nie same, tylko jesienią. Pamiętaj, żeby tutaj między liliowcami posadzić czosnki ozdobne, tak jak jest w Kew Gardens. Dobrze. Przed olbrzymią szklarnią. Pamiętasz to? Pamiętam, oczywiście, że pamiętam. Słuchajcie, tu mieliśmy taki problem, że ta rabata była zaniedbana. Bardzo bym powiedziała zaniedbana. Tu też te krzewy tak napierają. Tak naprawdę kiedyś była bardziej tak głęboka, te nasadzenia były, aż dochodziły pod tą krzewuszkę, pod tą kalinę, a teraz to się tak wszystko wymemłało, zmiksowało i nie miałyśmy pomysłu. No i właśnie któregoś razu stwierdziłyśmy, że przecież my mamy w ofercie, w naszej szkółce tak strasznie dużo liliowców, ale one są tam na polu i są na różnych kwaterach, a nie mamy nigdzie tak naprawdę takiego uderzenia mocy, jeśli chodzi o liliowce. I zobaczcie, tutaj różne, przeróżne odmiany, będzie łączka liliowcowa. No mam nadzieję, że...
No starałam się, że będzie efekt wow. Od frontu posadzić te mniejsze, wiesz, silą. One już mają pąki, no będą to, no zaraz to kwitły. Specjalnie wybierałyśmy z panią Basią i z panią Ewą, żeby właśnie wybrać te, które już mają pąki. Bo wiesz, najpierw miałam w głowie to, że my zawsze sadzimy jakieś resztki, tak, najgorsze. Tak, a klientom dajemy rośliny, te tak ładniejsze sprzedajemy. Natomiast jak jest jakaś niewydarzona, to my ją u siebie, potem ona dojdzie. Pięknie i wygląda, pięknie tak, wygląda, tak, jest wszystko. Ale i zaczęłam, tak, tutaj, od tego zaczęłam. Tam w okolicy tej hosty właśnie takie posadziłyśmy. A potem stwierdziłam, że głupio robię, bo przecież lepiej mieć szybciej, chociaż... Szczególnie, że czekamy na to. Kawałek tego efektu, tak. Super. Także tutaj, wiesz, docelowo na pewno będą wykopane i dane do doniczek, do sprzedaży te... nie powiedziałyśmy o te... Zawilce kanadyjskie, tak, które to są nietypowymi zawilcami, które kwitną właśnie teraz, w czerwcu. No i tyle. Także to jest coś nowego. Ale ja widziałam bardzo ładną i może też pójdziemy to pokazać. Trio takie, te białe zawilce, biały dzwonek szerokolistny i biała róża. Pod tym bukiem Atropurpurea, no to jest Purple Fountain, ten buk, bardzo, bardzo pięknie to wygląda. I z tym bukiem tworzy niesamowity kontrast, bo tu białe i tutaj bordowe liście. Cudne. To co, idziemy tam teraz? No idziemy. No to chodźcie. Po drodze może... nie interesuje cię, jak wygląda twoja rabata? Wiesz co, nie ma się czym chwalić na razie jeszcze, no tak, ale dobrze, możemy pokazać w sumie na tym etapie, jak wygląda. No i co tutaj się dzieje? Ja myślałam, że tutaj zagłada, porażka i nic się nie udało. Nie, twoje rośliny... A tu widać, coś tu rośnie. Nie zawiodły. Zobacz, cię. Zaraz będzie dalia kwitła. Tak, i już tak, ma takie pąki. Tak. I to, wiesz, jaka to jest dalia? To jest pojedyncza dalia, cudna. O rany. I o takich ciemnych liściach. Ja chyba jedną posadziłam też do donicy. Ty jesteś specjalistką. No, ale tu właśnie mi tutaj wzięłaś i nie, części na początku nie oznaczałaś. A skąd wiesz, może tam jest coś? Nie, bo pamiętam, że taka była sytuacja, no nieważne. W każdym razie tu na tym etapie oczywiście tak, środek trzeba jeszcze wyplewić, bo nie jest wyplewiony, no ale nie było jak. Ja bym te tutaj stała i się zachwycała kolorem. Przepiękne są. Habrów. To są prawdziwe habry, nie żadne ogrodowe, nie żadne górskie, jednoroczne habry. Cudne. Ja tu na pewno miałam dwie paczki. Jedne był miks kolorów i powinny tam być jeszcze białe. Mam nadzieję, że się otworzą kwiaty. Tam gdzieś chyba są i jest na tabliczce napisane, że są różowe. Wiesz co, aha, ja uważam, że tu powinnyśmy co jakieś częściowo widzę te tabliczki albo małe dawać, bo głupkowato wyglądają te tabliczki. Dobra, to będziemy teraz wymieniać. No. Słuchajcie, te habry, które tutaj są, one dlatego już kwitną, bo ja je bardzo wcześnie siałam do multiplatów i tutaj już pikowałam. Natomiast zdecydowana większość tych kwiatów jednorocznych, które są na tej rabacie, były siane bezpośrednio do gruntu i były siane bardzo późno. Tak. Bo właściwie w końcu maja i na początku czerwca, więc ta letnia rabata jeszcze będzie musiała poczekać i rośliny będą musiały trochę podrosnąć. Natomiast parę rzeczy faktycznie było pikowanych, między innymi te habry. No przede wszystkim były wysadzane dalie, które też już całkiem ładnie rosną. No i co mama tutaj jeszcze było? Ten farbownik był chyba pikowany. Farbownik pikowany był przede wszystkim, tam na skraju rosną astry. Astry chińskie. Astry chińskie. Ale one jeszcze nie kwitną. Aha, i żeby nie było tutaj tak pusto i łyso, mama kupiła mi na jarmarku tytoń ozdobny i niski kosmos. I kurczę, wiecie co, powiem wam szczerze, to jest rewelacja z tym niskim kosmosem. No. Tylko że ja patrzyłam na... szukałam nasion. Chciałam koniecznie białe te kwiaty kupić. Nasiona białego tego kosmosu niskiego. A nie miałaś zęgli? Ma. Tam mi się wydaje, że na nie, no były duże, ale to były wysokie kosmosy. Natomiast tego niskiego, który tam jest,
Była tylko w miksie, są sprzedawane niestety nasiona. No szkoda, bo fajnie by było właśnie móc sobie zdecydować, który kolor wysiewam i który kolor gdzie daję. Także jest początek rabaty letniej jednorocznej. No. Trzymajcie kciuki, żeby się więcej rozrosło i coraz więcej rzeczy tu będzie kwitło. W kolejnych spacerkach Wam będziemy pokazywać. Pięknie kołotocznik kwitnie. Cudnie. Taka duża kępa się tutaj zrobiła. Taka duża kępa, tak. Natomiast powojnik nie kwitnie. A tu zobacz. Piękna. O, jaka ładna, ale to bardzo jest... Ona leżała, wiesz, Basia ją oparła o ten, o chwast. Bo... Trzeba podeprzeć. No trzeba. A ten rozen, bodziszek rozen. Jak się... No właśnie. On raz, wiesz co, raz ona... jest super, a raz się tak weźmie i... Trzeba mu, wiesz co, chyba musimy zamówić więcej tych podpór takich, chyba tak. Tych niskich. A teraz tego może zetnę, tylko szkoda mi kwiatu. Ja na ciebie czekałam, bo tu już Basia się pytała, to, czy pościnać. To już jest przekwitnięte, czy się będzie otwierać jeszcze? Będzie się dopiero otwierać. Będzie się otwierać, tak. Aha, rzeczywiście. Zobaczcie, ale... oto tutaj, to chciałam Wam pokazać. Pamiętacie, jakie miał jasne liście na początku sezonu? Co miał? Bóg piękny, tak. Purpurowy. Takie beżowe, mięciutkie, tak. A teraz zobaczcie, jakiego dostał koloru. Tu jest róża, która dopiero zaczyna. Tu jeszcze będzie burza kwiatów. Jeszcze Wam to pokażemy, ale chciałam Wam już teraz pokazać, jak fajnie można połączyć właśnie i takie mocne, kolorystyczne zderzenia robić. I czasem to jest ryzykowne, ale w tym przypadku, no uważam, rewelacja. Wyszło pięknie. Tu jest zawilec kanadyjski. Tu jest dzwonek szerokolistny, który my sprzedajemy w naszej szkółce w miksie. To są dwa kolory pomieszane, niebieski i biały, ale tu jakimś cudem biały sam jest. Nie wiem, czy był niebieski. Ale nasiona nie powtarzają cech, tylko właśnie z nasion są albo niebieskie, albo białe. No i ta biała róża, która dopiero zaczyna z... No i jeszcze nie zapominajmy, że tutaj fajnym, też dodatkowym takim akcentem jest ten bukszpan wariegata o takich pstrych liściach. Nie wiem, coś ma... Bo nie było pryskane lepinoksy, nie? Nie, było, nie. Nie ma. Nie. Nie pryska, nie. Tata, nie łazi. W zeszłym roku prawie go zeżarła, a w tym roku w ogóle. Pryska, aha, no już. To fajnie. No. Ale jeszcze wiesz, co tutaj jest białego, nie czego nie widać w tej chwili? Tam za tym dzwonkiem jest biała piwonia. Ona już. A faktycznie, tak, ale o Boże, zniszczony kwiat oczywiście przez tą ulewę. No cudne miejsce wypatrzyłaś. Napisałyśmy książkę Szkoła Cięcia 2, która uczy Was, jak ciąć drzewa i krzewy owocowe, żebyście nie musieli powtarzać naszych błędów, a mieli w pigułce podane jak, kiedy i w którym miejscu uciąć w bardzo prosty i przystępny sposób. 256 stron nabitych konkretami. W sumie 45 gatunków roślin owocowych. Na każdym rysunku są czerwonymi kreskami zaznaczone miejsca cięcia. Jest też rozdział o tym, jakich narzędzi używać, w jaki sposób ciąć, w którym miejscu, a także po co w ogóle tniemy rośliny. Naszą książkę możecie kupić na www.sklep-twój-ogrodnik.pl, a na co dzień w mediach społecznościowych, na naszych kanałach, na YouTubie, na Facebooku i na Instagramie znajdziecie mnóstwo wiedzy i inspiracji prosto z naszego ogrodu. Nie. A pachnie ta różyczka? Ta. Nie. A, no nie, tak na końcu coś tam było. Coś przeleciało koło nosa, zaraz zobaczę. A tu jeszcze Wam coś śmiesznego pokażę, to już dzisiaj widziałam. Co? A taką jedną dziwną roślinę. Ciekawe. No ciekawe. Zobaczcie. Mianowicie to tutaj. To co kwitnie na... ta włóka kwitnąca na biało.
O kwiatach zupełnie nie tabułkowych. O kwiatach goździka. O kwiatach goździka. Ja mówię, Boże, co to za roślina? No, ale potem zaczęłam się śmiać, bo faktycznie przez tabułkę przerósł sobie goździk brodaty po prostu. O. Tak. I ja... nie było, jak się idzie szybko przez ogród, to było widać tylko liście tej tabułki. Za późno zorientowałyśmy się i już nie rozdzielałyśmy go, bo już miał... Tak. Bardzo fajnie to wygląda. Tak. Ale on kwitnie, się. Ale tabułka też ma już pomki. Zauważyłem. U mnie to już nawet przekwitły tawułki. Coś takiego, no wiesz, bardzo wcześnie rozśmieszaj mnie poważnie. No, poważnie ci mówię tam na froncie. Mamo, jeszcze słuchajcie, chciałabym zajrzeć do namiotu, zobaczyć jak pomidory, jak bakłażany, jak ogórki i jak papryka. Bo w namiocie mamy taki miks. Także idziemy tam jeszcze? Proszę bardzo. Dobra, no to chodźcie, idziemy. A to co za potwór? O to? To? No co to? To ty, to jest twoja hodowla. Takie wielkie. To jest... Siałaś cebulkę i później ją tu... Ja jej nie siałam, ja ją po prostu cebulki, bo jakby podpędzałam, Ale to była, ale zaraz, patrz, to była to jest dymka 27 lutego, ja ją do multi, do niczek, wsadzałam cebulki po prostu i trzymałam w szklarni. I pamiętacie, jak jeszcze tutaj mi Łukasz zrobił taką przykrywkę, nawet te pałąki zostały, tak. Bo było tak strasznie zimno w marcu i w kwietniu, ja to wysadzałam, już był lekki szczypiorek na tym. No i później mówiliście, że tata nigdy tak nie pędzi i że jego ta dymka też się przyjęła, ale faktycznie ta jest po prostu ogromna, zobaczcie, bo jest po prostu jakiś gigant. Z dymką w tych innych skrzyniach, to tamta jest malutka, a twoja jest, czyli trzeba sobie tu wbić. Albo nie, ja nie tu wbić, tylko napisać tym. Ja to już mam ochotę. Brać, no jeść. Wiesz, bo właśnie po to ona jest, bo teraz, no jest, mega śnie. Teraz jest świeżutka i pyszna. Taką tą albo tą, tę albo tę. Tak, to może tą, bo to tutaj koliduje z innymi. Tak, tak, tak. Jaka, ale będzie. To się nazywa cebula. Pyszna. I ten szczypior. Tak. Moje własne. 27 lutego. Radość. Mega. No to aha, czekajcie, utnę sobie te korzenie, żeby tego nie brać już do domu. O, proszę bardzo. Jest. Jezu, uwielbiam uprawiać swoje jedzenie. Co prawda my nie mamy jakiegoś oszałamiającego tego warzywnika. Na pewno są osoby, które o wiele, wiele większe plony i różnorodność, ale powiem wam, że to jest dla mnie wystarczające, bo słuchaj, mamy... liczy się to, że mogę sobie urwać listek sałaty to do obiadu, no. Koperek, właśnie cebulkę. To jest najważniejsze. No i fasolka, fasolka szparagowa, bo to jest must have. Wszyscy, to jest tak proste w uprawie i wszyscy to lubią. W tym roku poszłyśmy w fasolę... fasolę tyczną. Szparagową. Bo w końcu mamy miejsce na nią. Tak, także tak. No, trzeba ją dopiero... oklewić tu. Dobra, będziemy wam później pokazywać. No aha, i miałyśmy co jeszcze? Miałyśmy pokazać? Ojej, tu już niektóre rzeczy kwitną. Trzeba słuchaj, będzie. A może to trzeba, bo ja nie wiem co to jest. Wiesz co, to jest rozszponka, no niestety. No wyciąć, chyba wyrwać. Bo jak poszła w kwiat. To myślisz, no ja się nie znam na rozszponce. Te liście, które zostały na dole są dobre. No. To no tylko więc... kwiaty ściąć. Dobra, teraz jeśli chodzi o sałatę. To trzeba pamiętać po prostu, żeby i teraz już wysiać kolejną. Mhm. Kolejną tą, wiesz, sałatę liściową. No właśnie, ja znowu gdzieś zgubiłam mój te... Nożyczki? Tu jest sałata liściowa, ta, która nam daje po prostu fantastyczny pożytek, bo ty ją ścinasz. No ja regularnie ścinam. Dzisiaj na live'ie o niej opowiadałyśmy. Tak.
Że właśnie za gęsto wysiana, ja ciągle ścinam, ona ciągle odrasta, a mama wyrywa, ale i tak cały czas jest jej bardzo dużo. A tu, jeżeli śledzicie nas na Instagramie, to widzieliście, jaką ogromną kalarepę Zosia wyrywała właśnie z tej grządki. Kupa śmiechu przy tym była. No i te pozostałe kalarepy nie są takie duże jak tamta, ale tu lada moment, bo zobacz. Ta, Arusiu, chwilkę, ale ta kalarepa też nie powinna za długo rosnąć, bo ona, jak to się mówi, parcieje i drewnieje. Tamta była rewelacyjna, słodziutka, taka wielka. Te powinny być identyczne, rozumiesz? Nie wiem, jaka jest przyczyna, że te rosną znacznie wolniej. No trudno. Musimy, wiesz, wyciągać wnioski. Dobra, chodźmy jeszcze do zobaczyć, jak tam pomidory. W szklarni to już widziałam, że mają zawiązane na owoce, ale moje pomidory, które ja siałam oczywiście późno, nie w tym terminie, co trzeba, stały w doniczkach. Już myślałam, że nic z nich nie będzie, a jednak się okazuje, że jest co oglądać. Chodźcie. No. No i jesteśmy. O matko, tu trzeba podwiązać te pomidory. Tak? No nie? Tamtej się już kładzie. Bardzo podwiązać. Bardzo podwiązać. Ja tu podwiązywałam ją, a mało nie zemdlałam. Zobacz. Nacięłam rajstopy. No, pocięłam. Bakłażany to ja nie wiem, może w grudniu chyba będę farelką dogrzewać. Bo oczywiście takie małe kupiłam. Z moich mi nic nie wyszło. No zobaczymy. A papryka? Papryka tak. Chyba już. Tak, zaraz będzie kwitła. Zobacz. Tak. Zobacz na maponków. O, a tu już są kwiatki. A papryki się chyba doczekam. Pamiętasz, jak w zeszłym roku miałyśmy paprykę jedną, jedyną w szklarni, ona była cały czas zielona. Ja mówię, a myśmy myślały... Do października ona była taka zielona, ja myślałam, że ona się ona w końcu wypali. Bo ona była ona zielona. Ona była zielona. Ona miała być. Później takiego jakiegoś dostała ciemnego. Ale teraz tak, chcę pokazać, rozumiesz? Wynalazek taty. Super podpórka do ogórków. Zrobiona z siatki szkółkarskiej. Oczywiście ta siatka nie jest droga, można ją w sklepach ogrodniczych, w składach kupić, ale to jest siatka, którą pamiętasz, był ogradzany stawiak. Dziewczynki moje przyjeżdżały, tak. Przyjeżdżały, były małe wnuczki, przyjeżdżały ze Stanów Zjednoczonych i ogradzałyśmy cały staw. Żeby a one coś, się tak bały żaby i inne rzeczy. Żaby, pająka. A twój Jezusia od urodzenia się wychowuje już przy stawie, który nie jest ogrodzony. Dobra, ale to jest temat poboczny. Super, no trzeba wziąć takie kołki, wbić i ogórki w formie pnącze. Tak. To znaczy można o też Jezu, częściowo... O ogóreczki zaraz gdzie będą do zbierania, no tu zobacz bo jakie... tata ubolewa, że... jest, że są. No są. No to on chyba o proszę, nie i tu widział. Tylko tutaj jednak część tych pędów ale nie szkodzi, jakoś nie będą, leży na ziemi. Ja bym im pozwoliła iść po ziemi. Wiesz co, może i tak, żeby nie było za gęsto tak, na tej siatce? Tak, o, proszę bardzo. Cudownie. Są malutkie ogóreczki. Ja tu dzisiaj wieczorem... Przyjdę i będę je plewić. Nie ogórki, tylko pomidory będę dalej podwiązywać. Także słuchajcie, mizeria, własna mizeria już za kilka dni. I ile jest kwiatów? To będą zbiory. Tak. My ogórki, naprawdę z roku na rok coraz więcej ogórków chcemy mieć i uprawiamy, dlatego że kisimy. I kiedyś te kiszonki nam tak średnio wychodziły, ale już w końcu mamy swój sprawdzony patent i kisimy i faktycznie zjadamy bardzo dużo zimą kiszonek. Po prostu staramy się nie kupować warzyw w sklepie tych, które są pędzone, nie wiadomo gdzie, skąd przywożone i na czym w ogóle hodowane, tylko szczególnie rodzice. Stawiają na kiszonki, jedzą kapusty bardzo dużo kiszone i właśnie własnych ogórków. Bo w kapuście i w ogórkach nie ma chemii. Nie ma. No, jak kupisz kapustę taką przenawożoną gdzieś tam, to i trochę no tak, jest. Ale tu ogórki wiemy, bo sami po prostu je uprawiamy. Natomiast chcę coś powiedzieć i wygłosić pochwałę. Proszę, pod twoim adresem. Bo im niemożliwe. No. Słucham, pewnie. To są pomidory, które każdy ma, tam leży na ziemi etykietka.
bo chcemy, prawie każdy jest inny, może po dwa, po trzy są z jednej. Ala je posiała, słuchajcie, po prostu wbrew wszelkim, nie wiem, terminom, w kwietniu chyba siałaś. Ja już nie pamiętam, bo to powinny być daty, ale... I słuchajcie, i one tak nadrobiły wszystko. Jest jakaś data? Zobacz, nie, gruntowy karłowy Lambert. No to to jak to jest karłowy, to... Aha, właśnie również to jest sprawdzian, co nam mówią sprzedawcy. Nie wiem, może już przestanie rosnąć, co może nam jeszcze, mówią może będę musiała odszczekać jeszcze. A co tam naprawdę jest w takiej torebeczce? No więc tutaj będziemy robić. Zostawiłyśmy popatrz, w ciągu, ja przecież tutaj podwiązywałam, to było przedwczoraj i zobacz, już potrafiły takie duże te wilki wyrosnąć. Tyczki mamy po prostu z własnych bambusów. Bardzo, bardzo polecam. Rewelacyjny bambus. Mamy też w ofercie naszej szkółki, nie wiem, czy w tym roku będzie, ale zobaczcie, nigdy po prostu tyczek nam nie zabraknie chyba do końca świata, bo mamy tego mnóstwo faktycznie, no i to jest bardzo trwałe, nawet kilka lat można używać, bo się nie niszczy. Tu niestety nie ma się czym pochwalić, to znaczy chciałybyśmy bardzo i taki miałyśmy plan, że wam pokażemy nasze piękne piwonie, no ale niestety te ulewne deszcze i grad, który padał wczoraj w nocy 3 razy, całkowicie już praktycznie pozbawił nasze piwonie kwiatów. Szkoda. Te, które zostały, chyba sobie zetnę do wazonu, bo chciałabym chociaż trochę się nacieszyć ich pięknem, a już zapowiadają kolejne deszcze, więc nie ma, myślę, co czekać, tylko i nad czym się rozkliwiać, tylko to po prostu ściąć. Trudno, w ogrodzie nie zawsze są same sukcesy. Bardzo często w ogrodzie mamy różne porażki, mniejsze bądź większe. Jesteśmy uzależnieni od przyrody po prostu. Ale to jest właśnie też trzeba doceniać i wtedy człowiek jakoś uczy się tej akceptacji stanu rzeczy. Tak. I idziemy dalej, słuchajcie, bo przed nami lipiec, za tydzień się zacznie i powoli wkraczamy w lato. Lato, już jest, dzisiaj jest drugi, czy trzeci. Ale z kwitnieniem kwiatów i bylin na rabacie. Dobrze. Także pokażemy wam naszą długą bylinową rabatę. Zobaczymy, za 2 tygodnie się spotykamy, co tu się pojawi. Tak, dziękujemy wam bardzo za uwagę. Jeżeli ten odcinek wam się podobał, to możecie zostawić kciuka do góry, żeby YouTube wiedział, że nasze filmy są ciekawe. I pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału, żeby dostawiać powiadomienia o nowych odcinkach. I szukajcie nas na Facebooku i na Instagramie, bo tam praktycznie codziennie pokazujemy urywki życia w naszym ogrodzie. Dzięki i do zobaczenia. Dziękujemy, do zobaczenia, powodzenia.